się napiję, to ja się napiję. Siemanko YouTube! Dzisiaj będzie pokazanie rysunków w trochę innej formie, ponieważ no stoję. Szybeczka wstaje, to mam lusterko. No, oświetla mnie moja lampka. To jest moja lampka. Światłość. Jeszcze przydałaby się druga tutaj. Zacznijmy, znalazłam swój stary rysunek, nie? Taki koteł. Te koteł. No. Teraz pokażę wam dwa rysunki pewnej dziewczyny, pewnej youtuberki. Takiej jednej fajnej, co bardzo szybko jej suby lecą w górę, bardzo, bardzo. To mimo będzie bez sensu. To jest Ewelina. Akurat to jest wydrukowany, ale to jest autorski mój, ponieważ nawet jest podpisane. A tu mam drugi, który jest już rysowany przeze mnie normalnie się na karteczce. Rysunki nie są jakieś super nowe, ale po prostu no, w końcu muszę je pokazać, prawda? Taki rysunek. Olwie wieczorek. Więc tak wygląda. Nie wiem jak to będzie, ziom. Nie wiem jak to będzie, ziom. Banshee. No, to już stary. Kolejny rysunek taki. Banshee, wiele można Igor. Tak wygląda. Ha. Rysuneczek. Takiego pewnego chłopaka. Takiego pewnego joczoka. Mam go w znajomych. No, joczuś. Tak wygląda. Widać. Mam nadzieję, że widać. Ostatni rysunek. No wobec obiektywu. Wiecie, tam jeszcze u mnie na ścianie rezi. Aż mnie rezi po oczach. Odłożę sobie. Robię sobie tło. Szafa. Fajna. Mam telefon. Mam aplikację, która nazywa się... Zapomniałam. Studio YouTube. Przejrzyjmy sobie statystyki. Moje filmy obejrzano w czasie 2 852 592 minuty. Łącznie wszystkich razem filmików obejrzanych w minutach, nie? Wszystko ogarniacie? Wyświetleń. Łącznie wszystkie moje filmy obejrzano na 870 750 razy. Odbiorcy. Na cały okres, o właśnie, na cały okres mojego kanału 33,9% mężczyzn i 66,3% kobiet. Laski wygrywacie, ponieważ mam same stare filmy z Monster High, pod którymi widziałam dużo głupich komentarzy, że ja umiem lepiej, teraz ja też umiem lepiej. Trochę się nauczyłam przez ten czas, prawda? Wiek, średni wiek. Od 13 do 17 lat ogląda mnie 23,8%. Ja nie wierzę, ponieważ wiem, że oglądają mnie 10-latki, które oglądają Monster High. Nie kłamcie, że macie 13. Będzie więcej subów. No. Od 18 do 24 lat 28,6%. Od 25 do 34 lat ogląda mnie 23% osób. To te osoby są na studiach i nie mają co robić. Ha. Od 35 do 44 lat ogląda mnie 18,9% osób. Panie, to jest pedofilia. Nie oglądaj tego. LOL. Od 45 do 54 lat ogląda mnie 3,1%. To na pewno rodzice nadzorują, co dzieci oglądają. Od 55 do 64 lat ogląda mnie 1%. W tym wieku to raczej się wychowuje wnuki, a nie ogląda filmiki z Monster High. Artyści lubią oglądać, jak to sobie młodzi radzą w rysowaniu, prawda? Ostatnie jest najlepsze, ponieważ jest to 65+, 1,8% osób. Senior Viga. Nie mają co w domu robić, zakładają kanały na YouTube, oglądają mnie. O, właśnie. Mam dla was wiadomość, ponieważ właśnie znalazłam, iż więcej osób ogląda mnie, które mnie nie subskrybują. I to jest aż 94,5%. Subskrybenci to 5,6%. Poza tym, dlaczego stoję tą stroną, skoro ja nie lubię tej strony. Mam kolczyki 4. To na tyle. Dajcie mi łapcie, będzie śmiesznie. Poza tym teraz się zachowuję jak typowa youtuberka. Nie chcę być jak inni, jestem inna. Typowo. Lubisz to, lubisz mnie tak jak ty. Lubię to, lubię. Teraz wyszło, że słucham Disco Polo. Koniec tego, nara.